namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Jakub Kulesza, poseł Kukiz15. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodajmy, że tytułuje się pan najbardziej wolnościowym posłem RP. Tym bardziej miło powitać na łamach naszej skromnej telewizji, która dużo mówi o wolności i o wolnym rynku. Dziękuję bardzo, ale sam się tak nie tytułuję. Dostałem taki tytuł w konkursie organizowanym przez taki fanpage Płomień Wolności, który porównał różne głosowania różnych posłów i wybrał 10 najbardziej wolnościowych posłów, z których całe podium należało do posłów Kukiz15, a pierwsze miejsce za te 6 wybranych głosowań przypadło mi. Dostaje się pan do Sejmu, osoba młoda, która działała m.in. w Unii Polityki Realnej, w Stowarzyszeniu Koliber. Co pan tam zastał? W Unii Polityki Realnej czy w Koliber? W Sejmie, jako działacz wolnościowy. W Sejmie. No w Sejmie zastałem bardzo wielu posłów, którzy siedzą, wciskają przyciski, jeżdżą do siebie do okręgu, chodzą na różne spotkania, uśmiechają się, starają się poznać jak najwięcej ludzi, żeby swojej partii później przynieść jak najwięcej wyborców, a w samym Sejmie głosować tak, jak dyscyplina partyjna mówi, bez wnikania w szczegóły ustaw, nad którymi głosują, no chyba, że akurat są w danej komisji, ale to też każda nawet poprawka jest decyzja o tym, czy poprawka przychodzi, czy nie, jest decyzja polityczna aparatu partyjnego. To zostałem w Sejmie i posłowie klubu Kukiz15 starają się to w Sejmie zmienić. Przyjęliśmy zupełnie inne założenia niż te, które funkcjonują w partiach politycznych. Wprowadziliśmy do Sejmu wielu działaczy społecznych, wiele osób, dla których Sejm nie jest nagrodą, tylko jest początkiem ciężkiej pracy. I ci posłowie starają się wpuścić do tego Sejmu obywateli, na wierzch wyprowadzić różne projekty obywatelskie i starają się też dobrze przykładać do swojej pracy. Między innymi dzięki temu, że nie ma u nas dyscypliny partyjnej. U nas poseł nie może głosować byle jak, czy tak jak mu wódz partyjny każe, ponieważ nie może się zasłonić później dyscypliną partyjną. Jeżeli wyborca go spyta, dlaczego pan tak głosował, to nie będzie mógł odpowiedzieć, że dlatego, że tak musiałem, że mamy dyscyplinę partyjną. Po prostu ma wolną wolę i jest odpowiedzialny za każdy pojedynczy głos. I przez to klub Kukiz15 wyjątkowy, przez to ja się w takim klubie świetnie czuję, bo jako osoba, która stara się dobrze podchodzić do pracy parlamentarnej, mogę się skupiać czy analizować każdą ustawę, jaką głosuję i podejmować bardzo świadome i odpowiedzialne decyzje. Podejrzewam, że nawet osoby, które interesują się polityką, z twarzy i nazwiska będą potrafiły wymienić kilkudziesięciu posłów. Pan widzi ich wszystkich na co dzień. Czy oni w swej masie, bo to jest kilkaset osób, rozumieją tak kuluarowo bardziej, czym jest wolność, wolny rynek? Nie ma się co dziwić, że ludzie nie znają swoich posłów. Po pierwsze dlatego, że decyzje o tym, co się dzieje w Sejmie, rzeczywistą władzę ustawodawczą ma tylko kilku posłów, którzy podejmują kluczowe decyzje. Głównie to są osoby z zaplecza kierowniczego danej partii, a cała reszta posłów tylko wciska przycisk, więc nie są tak istotni. Dodatkowo w partiach, partie polityczne czy kluby partyjne dzielą się na posłów medialnych, którzy mogą chodzić do mediów, i tych niemedialnych. Dlatego cały czas widzimy te same twarze, ponieważ ci posłowie niemedialni są mniej puszczani do mediów. Bardzo często są to też mniej merytoryczni posłowie, którzy po prostu w pewnych kwestiach by się mogli pogubić. Powiem tak, cała reszta tych posłów, których nie znamy na co dzień, którzy nie widzimy efektów, owoców ich pracy, są bardzo często sympatyczni ludzie, których nie da się nie lubić, których wyborcy lubią, z którymi się tam spotykają na spotkaniach, ale którzy swojej pracy merytorycznej za dużo nie wnoszą, nie mają ku temu warunków. Nie mogą zgłosić własnego projektu ustawy bez dyscyplina partyjna. Nie mogą się wybić w tym, żeby coś przeanalizować i zdecydować się, by głosować inaczej, bez dyscyplina partyjna. I jest bardzo negatywna selekcja wynikająca z ustroju wyborczego. Mianowicie selekcja polegająca na tym, że jest bierny, mierny, ale wierny. Czyli
miejsca na listach dostają ci, co są bezproblemowi, co są wierni wodzowi partyjnemu i którzy słuchają rozkazów i podnoszą rękę do góry i głosują tak, jak im wódz partyjny każe. Ci, którzy szukają dziury w całym, zgłaszają jakieś nietypowe propozycje ustaw, czy chcą jakieś własne propozycje narzucić, czy nie głosują zgodnie z dyscypliną, no nie są przez partie polityczne mile w Sejmie widziane. No właśnie, ale sedno pytanie było troszeczkę inne. Ci posłowie, niekoniecznie ci widoczni na pierwszym planie, czy oni rozumieją, czym jest wolność? Pan tam szepnie, że ten PIT to trzeba byłoby zlikwidować, a oni? No i powiem tak, jest kilku takich posłów, także i z Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba odejść, ale także i z Platformy Obywatelskiej, kilku może w Nowoczesnej, może z jeden, dwóch, którzy rzeczywiście tą wolność rozumieją. Rozumieją te argumenty merytoryczne, o których mówimy, ale te osoby zazwyczaj niewiele mogą. Decyzje, które powinny być merytoryczne, mają zawsze podłoże polityczne. Co z tego, że podam przykład PiS, nawet jeżeli by wyszedł z dobrą ustawą, to polityka nakazuje posłom Platformy Obywatelskiej głosować przeciwko tej ustawie. Podobnie jest z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli my zaproponujemy, czy nie daj Boże Nowoczesna, jakąś dobrą poprawkę, to polityka każe posłom Prawa i Sprawiedliwości głosować przeciwko tej poprawce. No to jest absurd totalny. Ciężko tutaj mówić o poglądach danych posłów, jeśli mamy brak jakiejkolwiek indywidualizmu, wolności czy odpowiedzialności. W rozmowach z posłami wieloma tą wolność można wyczuć, ale nie jest ona jakoś większa niż wynikałoby to z poczucia wolności obecnego w społeczeństwie. A ci posłowie, którzy nie rozumieją tego wolnego rynku, często prawdopodobnie z minionego pokolenia, jak odbierają tego typu pomysły? Chodzi mi o to, żeby nasi widzowie zrozumieli, z jaką mentalnością wśród posłów mamy do czynienia. Żeby była jasność, posłowie nie wiedzą, nad czym głosują. Nie znają projektów ustaw, przychodzą, mają ściągę, nawet ściąga im nie jest potrzebna, bo nie mają ściągę i ściąga wymaga od nich, żeby przeczytali, jaka ustawa i usłyszeli, jaka jest ustawa. To jest o wiele gorzej. Posłowie z klubów partyjnych nawet nie patrzą na te ściągi, patrzą, jak głosuje kolega. Tylko siedzą, czerwone to czerwone, zielone to zielone. Jeżeli spytać by dowolnego posła partyjnego, jak pan głosował za tym i za tym projektem, nie mówiąc, czy to jest projekt, bo to jest duże ułatwienie, to jestem pewien, że 80% takich zapytań kończyłoby się błędem. Posłowie sami nie wiedzieliby, jak głosują. Oczywiście wyjątkiem jest klub Kukiz 15, gdzie posłowie muszą wiedzieć, za czym głosują, bo nie mają tej dyscypliny partyjnej. Także ciężko mi powiedzieć, co posłowie sądzą o danej ustawie, jak przy moich ustawach, gdy ja czytałem ustawę o opodatkowaniu diety poselskiej, by kwota wolna od podatku posłów zrównała się z kwotą wolną od podatku obywateli, na sali było trzech posłów. Był jeden poseł z Platformy, jeden z PiS-u, jeden z Nowoczesnej, a z PSL nie było nikogo, bo pani zostawiła oświadczenie na pani poseł na kartce. Więc jak tu można dyskutować? Po przedstawieniu moich argumentów, nawet kontrargumentów na przyszłe argumenty moich oponentów, później słyszę te argumenty, które już dawno zbiłem. Przygotowane, nawet powątpiewałbym w dużej mierze nie przez samych posłów, tylko przez sztaby, przez kluby poselskie. Także ciężko mi jest powiedzieć, jak posłowie partyjni spoza klubu Kukiz 15 podchodzą do wolnościowych projektów, ponieważ nie są to ich decyzje i się tym nie interesują. Skupmy się na klubie Kukiz 15. Czy to jest na pewno dobre miejsce do realizacji ideałów wolnorynkowych? Jeżeli spojrzymy na historię polskiego parlamentaryzmu i liczbę wolnościowych, takich naprawdę wolnościowych posłów, to Paweł Kukiz jest jedyną osobą, która tych wolnościowych posłów w takiej liczbie wprowadziła do tego Sejmu. Także nie ma na co odpowiadać, no to się udało. Mamy wolnościowych posłów, mamy wolnościowe ustawy, mamy wolnościowe uchwały, mamy multum wolnościowych interpelacji poselskich. Nie mieliśmy tego od prawie no, od 18 lat, od 17 lat. To jest naprawdę duża zmiana. I Paweł Kukiz rozumie, że pewne środowiska, które przez tyle lat tej demokracji III Rzeczpospolitej nie miały swojej reprezentacji w Sejmie,
muszą mieć tą reprezentację i Paweł Kukiz tym środowiskom pomaga. I środowisku narodowemu, obecnie mamy w Sejmie endecję, i środowisku wolnościowemu, i republikanom, on, i zwolennikom państwa obywatelskiego, demokracji bezpośredniej, on im wszystkim dał możliwość zasiadania w parlamencie i reprezentowania tych danych poglądów. Także to jest wspaniałe rozwiązanie dla środowiska wolnościowego i mam nadzieję, że w przyszłym Sejmie posłów wolnościowych nie będzie tam 10-20, tylko będzie 30-40, może nawet 50, a dajby Bóg, że przynajmniej 100. I to dopiero będzie impuls do wprowadzania wolnościowych zmian w Polsce. Patrząc na wyniki głosowania w kwestii na przykład programu 500+, szybko można dojść do wniosku, że nawet w klubie Kukiz 15 wolność niekoniecznie wiedzie prym. Mam rację? Zależy, jak tą wolność rozumiemy. Z projektem 500+ był taki problem, że on starał się rozwiązać ten projekt w założeniach wiele problemów, na które nawet wolnościowcy wskazują. Problem demograficzny. Wielu można powiedzieć, osób zbliżonych do wolnościowych poglądów, wielu posłów miało problem, ponieważ chciało rozwiązać ten problem. To rozwiązanie proponowane przez PiS nie było najlepsze i głosowali tak, jak głosowali. Był poseł, który w swojej wypowiedzi, poseł Wójcikowski, no świetnie przeanalizował cały ten program, wskazując na wszystkie jego problemy, mankamenty. Lepiej niż ktokolwiek z Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, ale mając świadomość, jak ważna jest demografia, wstrzymał się od głosu. Rzeczywiście przy takich głosowaniach jest to dla niektórych posłów trudne, ale jestem pewien, że im więcej rządów PiS-u, tym będzie więcej wolnościowych głosowań, także i w klubie Kukiz 15. Ale pan, zdaje się, głosował przeciwko temu programowi. Ja głosowałem przeciwko każdemu antywolnościowemu projektowi. I już czysta ciekawość, nie dało się na przykład posła Wójcikowskiego tak przekonać, że może jednak nie wstrzymywać się, ale przeciwko zagłosować? Posła Wójcikowskiego może nie dało się, ale udało się na przykład panią poseł Elżbietę Borowską przekonać, która w pierwszym czytaniu chyba się wstrzymała od głosu, z tego co pamiętam, już w drugim czytaniu po wypowiedzi posła Wójcikowskiego głosowała przeciw temu programowi, pomimo że pochodzi z takiego regionu, jak pochodzi, Nowosądecczyzna, gdzie rodziny są wielodzietne, gdzie no, będzie miała duży elektorat patrzący na to jej głosowanie. I na tym polega siła klubu Kukiz 15, że my jesteśmy w stanie wzajemnie się przekonywać do własnych idei. Nie poprzez przymus, ale poprzez merytoryczną dyskusję. Tak wyglądają nasze kluby, posiedzenia klubów. My nie dyskutujemy na ten temat, kto powinien być kim, albo nasze kluby nie polegają na tym, że słuchamy tylko rozkazów wodza. My dyskutujemy między sobą, ścieramy różne wizje. Jesteśmy w stanie przekonać do pewnych koncepcji wielu posłów, którzy wchodzą do Sejmu, może nie mieli krystalicznych, wolnościowych poglądów, ale teraz podejmują bardzo słuszne decyzje. Ostatnie pytanie. Ilu wolnościowców potrzebujemy w Sejmie, żeby cokolwiek przeszło, a nie żeby kończyło się tylko na gadaniu? Ciężko kogoś określić, czy jest stuprocentowym wolnościowcem, czy nie. To jest kwestia no, intensywności. Ja jestem skrajnym wolnościowcem. Są tacy posłowie jak Rafał Wójcikowski, których ja bym określił mianem wolnościowców, ale którzy w niektórych głosowaniach się wstrzymali. Wydaje mi się, że wystarczy, by PiS nie miał większości w Sejmie. Drugi warunek jest taki, by klub Kukiz 15 miał taką reprezentację, by móc wejść w koalicję zarówno z Prawem i Sprawiedliwością, jak i z jakimkolwiek innym ugrupowaniem, by mieć możliwość swobodnego wyboru. Jeżeli klub Kukiz 15 będzie miał wpływ na to, co się dzieje w Polsce, to wolnościowe ustawy, propozycje, projekty, rozwiązania z pewnością będą wchodziły w życie, bo wolnościowcy w klubie Kukiz 15 naprawdę mają dużo do powiedzenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A teraz dwa bardzo ważne ogłoszenia. Po pierwsze, to tylko jedna z naszych realizacji, jest tego dużo, dużo więcej. Wszystkie znajdziesz na namzależy.pl. Po drugie, nasza telewizja nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl/dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym.